Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Rizena. Tu Edziu do mnie bardzo ładnie przybiegł. Cieszy się strasznie na mój widok. Ja stoję akurat w tym miejscu, dlatego że tutaj mamy do aktywacji teleport. To wyczytałem z komentarzy. Jakoś go wcześniej nie zauważyłem i po prostu nie aktywowałem. A byłem w okolicy w sumie. I druga sprawa jeszcze taka, też z komentarzy. W sumie może tutaj jakoś wskoczę, da radę. O, może nie do końca, chociaż. O, dobra, udało się. Druga sprawa jest jeszcze taka, że tutaj podobno gdzieś pod schodami w magazynie małpą się da coś zdobyć. No to zobaczmy, czy to prawda. Też jakoś mogłem to przeoczyć. Małpie figle 10 na 20, no dobra. Rzeczywiście jest jakieś wejście, no to bierzemy. Schemat. Serca wielkiego łowcy. I coś? Jeszcze pierścień jakiś. Kurczę, czemu on na małpę krzyczy? To jest dziwne. Ale okej. Nie jest możliwy powrót do postaci. Ten gościu troszeczkę mnie... Dobra, teraz mogę. Po prostu jakaś tam walka była. I co myśmy zdobyli? Co to za schemat i co to za pierścień? Najpierw sprawdźmy pierścień. Runiczny. Ze szmaragdem. Zastraszanie tutaj dość duże. Srebrny. No nie wiem, być może to był ten ze szmaragdem. Plus 10 zastraszania. Plus do tego jeszcze jakiś schemat. Nie do końca pamiętam, chyba w łupie są schematy. Czy gdzie? Tutaj są jakieś rzeczy. Przepis, schemat. To był schemat serca wielkiego łowcy. I to jest zastraszanie też 10 i alchemia. I to jest jako co? Coś, co mam na 10 otwierania zamków. To pewnie jakiś amulet. Moment, nie ogarniam tutaj nic. Albo nie, bo tutaj jest jeszcze kolczyk. Łotra, tak, czyli to jest kolczyk. No, takie ciekawe całkiem. Do zastraszania taki zestaw naprawdę niezły. Dobra, na razie sobie zostawię to otwieranie zamków. No i okej, w sumie chyba teraz to już rzeczywiście tyle. Teleportacja tak potrzebna, niepotrzebna, bo i tak na statek zawsze możemy się teleportować i stamtąd iść, ale... Ale zawsze coś. Dodatkowa chwała oczywiście, tam 22 czy coś takiego. Może być. No i co? To ty, gościu Baker. Porozmawiam tak jeszcze chwilę z tobą. I'm a guardian looking after new recruits. Each one of them needs some guidance during these times, and I point them in the right direction. So, you're recruiting. Other communities are also welcome here, provided they respect the mages and aren't members of the Inquisition. Why do you oppose the Inquisition? They've chosen the wrong path. Don't get me wrong, their motives are good. I used to be one of them. But they turned their backs on the mages, and that is a grave mistake. As far as the Inquisition goes, the road to hell is paved with good intentions. No okej, dobra, no to prowadź mnie do tego obozu magów. Dobrze, wycieczka po Taranis. Będę pewnie będzie się zatrzymywał w kilku punktach, żebym dostał 22 punkty chwały, no ale dobra. O, jest coś by było. Magic crystals. We insert them in artifacts and cast powerful spells with them. Okej. Trochę mnie dzisiaj łeb boli, nie wiem, mam nadzieję, że tego nie będzie jakoś widać, staram się być normalny. No jasne. Dobra, powalczmy, pewnie. Tak bym tu pewnie musiał wracać, znaczy musiał. Chętnie bym wrócił, jeżeli byśmy ominęli te jaskinie. Najpierw szczur. Nie mogę szczura. O kurde. Co, niby, że to jest poważniejszy potwór, czy co? I mi go zaznacza. Jezus, nie umiem walczyć. Okej. No i szczura też trzeba zabić. Nawet dwóch. No, halo. Jakie uniki robi? Jednak szczury to są. Skurczybyki. Myk. Ała. 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 Puśćcie mnie stąd. To jest jakieś dziwne, jakaś mgła jest w tej jaskini, WTF. Ucho, oko. No zabij. Dobra, i od razu kuferek. No 80, niezły. To już jest coś. Okej, ale kombinacja prosta. Często tak jest. Obrzyn 5,50. Tani bimber, krwawy korzeń.
Tych kryształów jest rzeczywiście dużo, ale one nie są takie drogie. Wartość złocie 4, no to tam trochę już ich mam, to tam się uzbiera jakieś 200 może z tego czy coś, ale nie jest to jakoś bardzo dużo. Gdzie ty poszedłeś? Tu pewnie wrócił. Aha, dobra, to się przechodzi w ten sposób też. Follow me, ale gdzie? All right. That's it. I'm done here. Let's move on. All right. No dobrze. No jeszcze kryształy można pozbierać. Fizyka. Dobra, no to wracamy. Dobra, idę za tobą. Wyluzuj, gościu. Baker. Piekarz chyba, tak? To w sumie. Tak czy nie? Baker to jest ten goleś, który wytwarza chleb. Bakery to jest piekarnia chyba. Dobra, nieważne. Może angielskiego też nie powinienem uczyć na przykład ludzi. Gdzie ten obóz mógłby być? The way through the valley below is a little longer. I'll leave the decision up to you. And... Wiecie co, pójdziemy krótszą. Let's take the shorter path through the cave. Fine. Bo ja sobie i tak zwiedzę tę wyspę przecież, to nie ma problemu. A w jaskini też zawsze jakieś potwory fajniejsze, mają szczury. Czemu on na mnie pierwszy poleciał? Tego miałeś bliżej. W ogóle te potwory nie umieją wykrywać zagrożeń. Gnomy są dobrymi kopaczami? Skoro tak, ale wątpię. Oni są dobrymi, może złodziejami prędzej. No chodź, chodź, Jezu. Czy tu przejdę? O, no, myślał, że się skryje, ale niestety. Tak nie będzie. Tego nie mogę jakoś kopać? A dobra, są grzyby, myślałem, że kryształy. Sorki. Jeszcze jeden. Ej, no serio, ktoś liczył te szczury, które zabiłem i te wszystkie małe zwierzątka? Przecież z tego to już tyle chwały w sumie poszło. Że szok. Dobra. Right. Now you can see Tyrannus. A unique island situated between two climate zones. Oh yeah. Come on, it's not far now. No to zobaczmy, jak to wygląda. And I almost forgot. When you're with the mages, make sure you have a look at the reactor. It's really a sight to behold. Reaktor nawet mają. WTF. Już powoli piranie widać zmierzały w stronę właśnie tego Alexa. Że reaktor im w głowach. Post-apo, jakieś rzeczy takie dziwne. No dobra, a i to jest ta brama na mapie. Czyli to się normalnie przechodzi. To ja nie wiem, gdzie na tej wyspie miała być jakaś brama. Chyba, że to, nie wiem, jest jakaś przenośnia i choć jakieś miejsce tutaj też ważne fabularnie. Trzy bramy niby miało być. Ale poszła kamera. Sounds familiar. Brzmi znajomo, no dobra, tutaj sobie jeszcze ogarnę teleport, skoro jestem. Okej. No i co tutaj jeszcze jest? Tu podobno jest jakiś koleś. Znany z dwójki chyba, tak? The Mage Fortress, the heart of Tyrannus. Not quite as big as I'd imagined, but still impressive. Kufer wygląda fajnie. Tylko czemu nie jest strzeżony ani na zamek? Okej, nic tutaj takiego nie było. So, did you bring fresh meat? How's it going at the harbor? I've got everything under control down there, but I heard it's total chaos up here. Did you just come up here to get on my tits? That depends. Have you got my rum? Of course. It's all there. Lovely. Then I'll be on my way. Okej, Talbot. Nie wiem, czy znam go. Paula jakaś, z tym samym rycem co zawsze. Harddick. Vetranio. Kurczę, nie wiem, tak się zastanawiam, kto tutaj jest kim. It's going to happen soon. Ej, to miasto... Tak mi jakoś zaczęło przypominać z jedynki, to miasto portowe. Hold it. Magnus. Civilians are not allowed here. Who let you in? An overzealous guardian? Now that's a novelty. Watch your tongue. I can have you removed from the camp just like that. Jestem wysłannikiem Kaladoru. Brama była otwarta, więc wszedłem do środka. Nie wiedziałem, że muszę to zgłosić. No jestem tak, no, może wysłannikiem. No chcę się przymierzyć też troszkę z wami, nie? I'm an emissary from Kalador. I see. A demon hunter.
Just what we needed. I'm here to talk to the mages. I really don't care. I call the shots here. So you have to talk to me first. What is someone like you really doing on Tyrannus? We're on the same side. You expect me to believe that? I don't have time to mess around. I want to fight the shadows, and I need your help. You say you want to fight against the shadows with us? All right, convince me. Why should I waste my valuable time for you, of all people? Mm-hmm. No, that's okay. I helped a guardian called Ramon in Antigua. That may be the case, but I'll wait for the official report. You'll have to come up with something better than that for now. I saved one of your cadets, Horace, from the Inquisition. Ah, not Horace again. That boy's always getting himself into trouble. Thank you anyway, but I'm afraid I'm still not entirely convinced by you. I offer my help to you guardians. Take it, or leave it. No. Then I'd have to supervise you as well. I can't do everything at once. Cool. I've got my hands full as it is here at the camp. Może jeszcze się uda go przekonać. Until I get a report on the condition of my mines, I don't have time for other things. Raport z kopalni. Gdzieś to już chyba słyszałem. Kto tu jest najpotężniejszy? Wiecie co, poczekamy z nim chwileczkę, bo to kurczę nie ma co tak iść od razu gdzieś do przodu i to jest dość duże miasto, nie? Tutaj pewnie jest dużo osób do pogadania. Zakir. Zakir likes gold. Homie has gold. Stop fucking begging. Great homie give nothing to Zakir. Dobrze, minus jeden dusza. Then homie creepo buttholo. Go earn your own gold. Buttholo. Ciekawe co to mogło znaczyć. Homies give gold, Zakir happy. You give Zakir gold and Zakir tell you something. Co ty mi możesz powiedzieć? Aha, no dobra, nie chcę informacji tego typu. Ile gnomów mieszka na Taranis? A co mnie to obchodzi w sumie? Może to ważne, ale wątpię. Czy ty to widzisz? Chyba nie, dobra. To pykamy sobie skrzyneczkę kolejną. Trochę walki, trochę złodziejstwa, trochę rozmowy. To jest najlepszy balans odcinka. Ale czasem się ma na coś więcej ochotę, czasem na coś mniej i tak to różnie bywa. Jakieś drzwi. Ej, dobry motyw. W życiu bym nie wszedł w ten sposób do magazynu akurat tego, bo zacząłbym się skradać, to już bym je wykrył pewnie z przodu. A tutaj jest tylne wejście do magazynu, elegancko. Jakiś kuferek kolejny. Też przypomina mi się, był taki jeden odcinek z Rizena, jedynki, gdzie sobie rabowałem praktycznie tam jakieś magazyny, jakieś rzeczy. Właśnie w mieście, gdzieś tam w porcie. Fajnie się gdzieś tam łaziło po dachach. Sprzątacz, wino, dobra. Te srebrne rzeczy, ciekawe czy już mam wszystkie. Które są potrzebne temu typkowi na... gdzie on był? Na Kili chyba, w obozie piratów. Tu jeszcze jakieś drzwi kolejne. Dobra. Nefryt, drogocenne pudełko. Muszę tak patrzeć teraz, na przykład spróbuję sobie tak obczaić, czy na przykład stąd teraz nie mogę na przykład papugą wlecieć na dach i coś by mi to nie dało. Okej, okay, strzelili się. Ewakuacja! Już wiecie, coś na dachach po prostu nie ma, no nie wiem. Niby tu papugą to zawsze można wlecieć na takie rzeczy, ale... Czy jest sens jakiego... O, coś tutaj jest. Coś tu się znalazło jednak. Lot papugi, dzięki. Sakwa ze złotem, 50. No dobra. Zawsze coś, ale no myślałem, że będzie coś więcej. Rzeczy na dachach to też znam skądś. Nie wiem, czy na tym najwyższym coś... Nie wiem. Tam się da pewnie wejść normalnie, nie? Dobra, mam drugi lot papugi, spróbujmy w ten sposób. Okej, okay, i tu jest luneta. Na tym dachu chyba nic nie ma. Przelecę. Siup. Zwój z zaklęciem uzdrowienia. Fajka, luneta. Okej. Okay. I ten hak jakby się dało na przykład spuścić. Ej, to by były fajne zagadki logiczne. Kurde, zarąbiście, tego mi brakuje w grach teraz. Tego typu, że na przykład właśnie wlatujemy tu papugą, spuszczamy hak. Przyczepiamy beczkę, coś tam, wiecie, coś się dzieje, nie? Coś, jakiś dłuższy taki ciąg zdarzeń.
I coś trzeba myśleć, tak się to sobie teraz skojarzyłem. Dobra, może żebym się frajersko jakoś nie zabił, to zrobimy troszeczkę Risen parkouru. Salto, dobra. Tutaj myk. Myk, ale lata. No. No nie! Co się stało? Serio? No tego jeszcze nie miałem, żeby taki zwykły... O, okej, okay. Przynajmniej się odbugował, żeby taki zwykły skok spowodował coś takiego. Agila, Kate. Ta skrzynka też wygląda obiecująco, tylko strasznie jej pilnują. Dobra, wróćmy do naszego tutaj... Jak on miał? Edwarda, do naszego Edzia Pedzia. Gdzie ty jesteś? Hard Dick? Ah, a new face in the camp. Are you the replacement for Geralt? Geralt? Tak, tak. Yeah, that's me. Listen, kid. I can sense you're lying. I'd advise you not to get on the bad side. A dobra, dusza minus jeden, to chociaż tyle. Does that mean I have to continue dealing with this waster? What kind of a problem have you got with Geralt? Where do I start? Ciekawe, czy to może być jakieś nawiązanie do Wiedźmina. We've got rules here, and if they aren't observed, we'll have big problems. Do you need help? Yes. I've been waiting too long for a bag of crystals to be delivered from the camp's mine. I'm not counting on Geralt bringing them anymore, which is why you are going to get them. I'll make it worth your while. Okay. Excellent. Z drugiej strony. Never forget. Mining crystals has. Ta gra nie do końca wykrywa, że na przykład mamy gildię jakąś. I teraz ten gość nami tak jakby pomiata, rozkazuje nam iść. No my jesteśmy, widać, że łowcą demonów, nie? No ale to my to wiemy jako gracze, a ten koleś niestety takich rzeczy nie wie. Tam został Edward, muszę po niego pójść. I potem zejdziemy jeszcze na dół magazynu, troszkę sobie pokraść. Dobra. Goń za mną, Edziu. Coś tu musi jeszcze na dole być. Mówię, ciężko by było tak wejść przodem, bo jest troszeczkę za bardzo wysunięty w stronę magazynu gościu. Okej, tego nie widział. Mogę go obezwładnić? O, widzicie? Tu na przykład jest też wejście dla małpy. Zresztą jak jest siano widoczne, to chyba w ogóle jest taki znak, że tutaj małpką sobie możesz coś pośturać. Tu mogę też wejść tędy małpą. No może tak zrobię, bo tutaj teraz postawić małpę to tak... No chociaż można, no ale okej. Okay. Można spróbować w sumie. Ciekawe jak się gra do tego zapatruje. Że na przykład postawię sobie tutaj nagle małpę. Czy małpą da się skradać? Nie. Dobra, nie widział mnie. Maczeta. Schemat pierścienia przodków. Ja tak z tym kowalstwem troszkę mam coś wspólnego, ale nie do końca. Pierścienia przodków. Hopsa, kurde, ale rzucę. Dobra, stąd już chyba nigdzie się nie da wyjść. No, da się nawet tak. I co, to było normalne wyjście na zewnątrz, nie? No tak, mógłbym tutaj wpuścić małpkę i też porabować sobie część rzeczy. Wtedy skapnąć się, że... Wiecie, jak podszedł od strony... z przodu magazynu, to tu bym się skapnął, że jest małpa. Poszedłbym na górę, skapnąłbym się, że są jakieś drzwi. I potem bym wszedł na tyłu i tyle. Dobra, nie ma co się skradać. Wyluzuj, gościu. Co tam? Tam jest wejście do kopalni jakieś, tak? Coś w tym rodzaju. Jedno, drugie, jakieś takie szyby. Sobie tutaj kawałek zwiedzimy. No nie wiem, w tym mieście troszeczkę jest na pewno do roboty, nie? I tak na razie się czuję taki zbłąkany lekko. Dostałem duży teren znowu do badania naraz. Mamy oczywiście, wiadomo, dziennik, mamy zaznaczanie rzeczy na... O, sakiewki mam poprzynosić. Mamy zaznaczanie rzeczy na mapie, więc też nie ma z tym za bardzo problemu. No ale jakbym tak chciał samemu, to rzeczywiście jest troszkę ciężej. Dlatego nawet nie jest zły ten sposób, w którym bierzemy jakieś zadanie i od razu je robimy, bo nawet mamy je w pamięci cały czas. I na przykład dostałem zadanie z sakwami, no to zaczynam je robić, nie? Tylko że problem jest taki, że tu była tylko jedna sakwa, a więcej tutaj jakichś przejść. Okej, dobra, jest więcej. Jest Geralt. Halo, ty pracuj, pomóż mi. What do you want? Tired? You'd be tired too.
if you were permanently on guard duty. Kradzież na lajcie. O, magiczne kryształki. Frink asked me to collect pouches of crystals here. Może on ma jedną z nich czy coś. Are you his new errand boy? He said that this was actually your job. It was my job. Now it's yours. Have fun while you're at it. But look at it this way. Sometimes you win. O Jezu, cztery sakiewki ci się nie chciało przynieść. Tyle chwały. Such is life. Guard duty. It's not like anything ever happens here. That's exactly what I was trying to tell Frink. But then he just started with all that rubbish about the rules. I tell you, he's got his head so far up Magnus's arse, he never sees the sun. Magnus to jest jakiś największy mag czy coś? Czy ten gościu, który, z którym gadaliśmy w sumie wcześniej? Have a rest for once. Whoa, and get caught by Frink? Nah. Ten gość jest dość bystry. I have to get Gnome Dakil moving anyway. He's sleeping again. Hey, wait. What do you think about this idea? You make Dakil work, and I'll have a rest. What do I get in return if I help you? Simple. What I don't know won't hurt me. If a few crystals make their way into your pockets from time to time... Myślę, że i bez tego bym sobie poradził. But don't think you can snitch on our arrangement to Frink for a few gold. Już ja nagadam temu Dakilowi. A Dakil to jest jeszcze ten, dobra. No i mogę go tak naprawdę skonfić. Ej, ciekawe, czy te tory prowadzą w jakieś sensowne miejsca. Co to jest? Jezus. Chcę mieć taki hełm, proszę. Czy, powiedzcie, że da się takie coś zdobyć. Ja tym będę chodził. Dobra, jeszcze dwie takie torby. Ej, ładnie tutaj jest, strasznie mi się podoba. Mega mi się podoba model tej kopalni, jest tu tak przytulnie, przyjemnie, gnomy sobie pracują. No okej, okay, no może ten akurat nie. W sumie z daleka myślałem, że jakiś przedmiot tutaj leży. Wstawaj. No, dobra, zmęczony. Cheeky briki. Geralt. Geralt, granny bumface, Dakil sleep. This isn't gonna work. I have never met a gnome as lazy as you. What? Homie want basher? You don't intend to beat up a gnome, do you? Szczury się z tobą zabawiał, nikt, dobra, dobra, basza pewnie. The rats will have fun with you. What? Homie mot max a Dakil, eh? Dobrze, dobrze, dobrze. Zbijamy duszę. Take coinies and peace again. Yes. All right then. Hand it over. Zadanie wykonane. Show me what you've got in your pockets. Dakil not find much in cave. Other gnu working. Okay. Lazy and from. Yip, yip, Dakil will fetch many dingy from mountain. O, walkę wręcz mogę zwiększać wreszcie. Dobra, czyli jeszcze tylko jeden poziom, 14 tysięcy. I będziemy mogli się tam czegoś nauczyć. Przyjacielski dalej jestem, 71. Podobno, że coś tam nie przejdzie, jeżeli będę przyjacielski. Muszę to zbijać. Dobra, ale nie, naprawdę, wracając do tego modelu kopalni, jakiś taki jest miły, przyjemny, fajny. Podoba mi się. Mógłbym tutaj kopać sobie na przykład kryształy. Mógłbym tutaj zamieszkać. A ten co ma na głowie znowu? Co to są za gnomy? A. Jakąś świeczkę. Proszę, ja chcę takie hełmy. Powiedzcie, że się da. Albo są jakieś modyfikacje. Są rychę wiozą w tym, czy co? Dobra, co tu jeszcze jest? Kolejna sakiewka. Jeszcze jednej mi brakuje. Tu jakiś prosty zameczek na rozluźnienie. No, mało walki jest akurat w tym odcinku, no ale no cóż, i tak mi się w sumie jakoś spoko tutaj łazi. Tam już jest trochę mniej przyjemnie, jakby tak spaść. Ale duża złoża kryształu. To może cieszyć oko. Zrobiłbym tu barierkę na wszelki wypadek. Tu jeszcze jest jakiś grok. A nie, nie da się tego podnieść, dobra. Gnomy bezimienne, więc w sumie
nie ma co gadać. Tu jest kolejna sakwa i to by było na tyle. Troszkę sobie tych kryształków jeszcze pokopiemy. 5 kryształów, jeden kosztuje ile? Też z piątkę czy z szóstkę? 30 monet w takim złożu. Może sprzedaje się jakoś drożej? Chyba nie. I co? Idzie ten wóz... Aha, tutaj dotąd. I tyle, i stąd już muszą nosić. Spoko. Zastanawiam się tak, czy by nie donieść na tego Geralta, Garelta. Sakiewki, no to masz. Suwa, okej. General Magnus will be happy. And now I can get a few tankards in the tavern. Now I can sleep easy at night. Nie jest taki zły. Geralt powiedział, że mogę ukraść kilka. Wkurzył mnie ten gość, nie? Bo on taki cwaniak jest. Teraz to moja robota i coś tam. Ale może tak, może się da zrobić, upiec kilka pieczeni na jednym ogniu, powiedzieć mu, że on znowu pracuje. I thought the news would be worth a reward. Didn't I tell you that you could pick up everything you find here? You did, but what? Masz tu piątaka i umyj sobie uszy. O ty chamie, od razu ci tutaj konfie. Bez skrupułów. Proszę. Geralt said I could steal a few crystals in the mine. What? You will leave them where they are. The crystals are for the mages. Jak sobie wszystko co mogę chyba wziąłem, mniej więcej. I'll tell Magnus about this, and there will be consequences for Geralt. As for you, I hope you're not hiding any crystals from the mine in your pockets. Dusza minus jeden chce, tak czy siak. Good. I expected nothing less from you. Ale z drugiej strony nie, tutaj. That doesn't mean I won't keep a close eye on you. If you have nothing more to report, you may leave. Tu bym duszy nie dostał, bo... dlaczego? No bo rzeczywiście mogłem nic nie wziąć, więc to niekoniecznie jest kłamstwo. Gra może tego nie wykryć, ewentualnie. No i co, szmaciarzu? Zakablowałeś? Kable? Średniowiecze, co? Ale wymaluję ci... Wyjaśnię cię zaraz. Myk! Myk! No, fajka. Jeszcze palił nałogowiec. Mam nadzieję, że to się tutaj... Nikt tego nie widział tak naprawdę. Jego już nie będziemy potrzebować. Ten sobie poszedł rzeczywiście się upić do tawerny. Jeszcze jest chwilka czasu. Połażę sobie... Może zobaczę z drugiej strony od bramy. Czyli tak, powiedzmy ten obszar mielibyśmy ogarnięty. Troszkę też magazyn elegancko. Co tutaj mamy jeszcze? Mamy jeszcze chociażby stróżówkę. Której jest albo... A nie stróżówkę, to jest kuchnia, jest Paula. Glam Paula, czy coś takiego. Jakaś taka youtuberka. No i zaklęcie. Nikogo to nie obchodzi, że to biorę. Uzdrowienie. O, jakaś książeczka. Dobra, no to co ty, Talbot? Porozmawiajmy trochę, bo mało gadania tutaj w tym odcinku. What brings you here? I make sure everyone is where they should be. Then you're in charge here. I'm in charge of running the daily routine here in the camp. But the mages in the big house take care of everything else. No fajnie. I'm the one who keeps things ticking over here. All right. And now tell me, who is really in charge here? You mean General Magnus, I suppose. No właśnie, to jest generał, a nie mag. Ten co gadaliśmy chyba tam. Good. Carry on. Yes, I still have lots to do. I'm gonna keep... Dobra, przynajmniej pogoniliśmy go do pracy. A nie, inny model ryjca. There's no shit on my shoes. Squeaky clean my ass. You men never have clean shoes. So. I've already told Talbot a million times. I don't care how the other houses here look. When someone comes into my house, their shoes stay outside. Why do you have such a problem with dirt? Why? Because of the vermin, of course. Well, we already have rats in our house. There's a constant scratching and rasping sound behind the house. The noise is driving me crazy. And Talbot, that damn slacker, said it was normal. I could take a look if you like. I'd be extremely grateful if you could find out what it is. I'll see if I can find a little reward for you. Z ciebie tak średnio bym może chciał nagrodę. Always the same problem.
Ale spróbuję tu zobaczyć, co się dzieje. Głośny pancernik. Myk! Okej. No takie, wiecie, pierwsza zadanka, gdybym chciał zostać magiem i tutaj przypłynął jako w pierwszej kolejności. I found what was causing the noise. Really? Yes. It's all quiet now. Wystarczyło tam pójść i go strzelić patelnią albo przepłoszyć. An armadillo living behind the house. I knew it was a vermin problem. I'm going to give Talbot a piece of my mind. Take this as a reward. Okay. What's Talbot up to? He's a waster, that's all. He just hangs around outside all day instead of helping me in the house. No dobrze, dobrze. To tutaj już nie mamy co zbierać. Jeszcze ty jesteś jakiś wetrani. Come again later. Laundry. What laundry? The Guardian's laundry. Someone has to do it. And I suppose that someone is you. For some reason, I imagine my life as a cadet to be very different. As a Guardian, you'll be throwing fireballs all the time, they said. But the only fire I get to see is the one under the cooking pot. No ktoś musi to robić. Chłopcem do bicia. Ever considered running away? Nope. I'd never consider it. Eventually, someone will come and take over my post. But for now, it would be helpful enough if someone could sweep the warehouse for me. Hey, you're still new. Don't you want to take on the job? Sweep the warehouse? No thanks. Damn. I hope someone willing to do it arrives aboard the next ship. Yeah. Kogo by to mu wysłać? But until then, you better keep swabbing. Not like I have a choice about it. A powiem to. So, you're the whipping boy around here. Yes. I mean, no. Well, for now, but later. Yeah, yeah. Big plans, I get it. If I didn't have my dreams, what would I have left? Laundry? Ah. Thanks. Dobra, nie chcę tam wiedzieć za bardzo o strażnikach. No to nic się takiego ciekawego od niego nie dowiedzieliśmy. No i też czas odcinka niestety dobiega końca, ale spoko. Ta część miasta ogarnięta. Tutaj myślę, że teraz zajmiemy się może wioską gnomów. Małą tutaj gettem. No i co? I będziemy tak jakoś powoli to pchać dalej. Nie chciałem tak chaotycznie wchodzić na pałę do środka, tylko no ogarnąć jakoś to miasto po kolei. Tam jest jakiś budynek jeszcze tam. Ze strażnikiem to raczej nie pogadam. To tyle, to by było na tyle. W takim razie piszcie rady oczywiście w komentarzach, jak zwykle. Pyk. Pozostawcie coś po sobie, tak samo jak zwykle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie stream prawdopodobnie, możliwe, że nawet już trwa, bo mogłem się nie wyrobić z montażem. Także też zapraszam, coś tam powinno być. Chociaż w sumie nie wiem co w tym momencie jeszcze, jak robię to rano. Dobra, nieważne, tak czy siak. Dzięki serdecznie za oglądanie, zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.